Co? Czy nie widzieli państwo mojego męża, Zygmunta? Jestem pewna, że tędy przechodził, bo on zna tylko jedną drogę. Z domu do Pawła i z powrotem. Ach, ciężki żywot mój. To, żem ja za buta sobie wzięła. A dobrze mi mama kiedyś mówiła. Halinka, z chłopami to trzeba uważać. Z nimi to skaranie boskie. Pamiętaj, córeczko, ty się dobrze zastanów. W domu go całymi dniami nie ma. A jak już jest, to nawet nie spojrzy w moją stronę, tylko gapi się w to pudło. Ten telewizor jest jak jego kochanka. Używa, kiedy chce. No, mili państwo, no proszę mi powiedzieć, czy mój mąż nie jest idiotą? O, pan! Tak, pan, proszę mi powiedzieć, co byś pan wybrał? Mnie czy to paskudztwo? Ach, tak, proszę nie odpowiadać! To niepotrzebne. Pana oczy mówią same za siebie. No, a mój mąż, to on bakteriologiem jest. Czy jak tam się to zwie? I ostatnio mi mówi, że znalazł się na tropie bardzo niebezpiecznego wirusa. I że kiedy go odkryje i opisze, to mogę być pewna, iż nazwie go moim imieniem. No, ale ostatnio dostał nową pracę. Ma pod sobą 500 osób! No, kosi trawę na cmentarzu. No, mili państwo, bo w małżeństwie to jest jak na Bliskim Wschodzie. Nie ma rozwiązania. Trochę się postawisz, trochę ustąpisz, a dopiero jak piecznie, to lecisz z gaśnicą. Ach, szkoda, szkoda, że tnęsz dopiero po tak długim czasie. O, ja biedna. O, ja nieszczęśliwa. A wiecie państwo, że to jest zupełnie tak, jak jedno przysłowie, które wyczytałam kiedyś w bardzo mądrej gazecie. A brzmiało ono tak. Per aspera ad astra. No, tak właśnie tak było. Czasami to ja sobie myślę, że inne to mają dobrze. Na przykład, o, taka Malinowska spod piątki ma nową sukienkę. Na co mój mąż mówi, a Kowalski zdołał nową żonę. Pamiętam, jak pojechałam kiedyś z moim Zygmuntem do Grecji. Przepiękne widoki, kurort jak z bajki. Byłam zachwycona. Do czasu. Mój mąż zaczął udawać Greka. Ja sobie leżę i sączę drinka z parasolką. Patrzę. Tutaj mój małżonek z jakąś siksą. W początku pomyślałam, a co tam, tylko na siebie wpadli. Zygmunta trudno by mi nas nawet na sali gimnastycznej. No, jak zahipnotyzowany, chyba 30 minut już tam stał i rozmawiał. A jaki uchachany. To sobie myślę, a ty łachudro jedna, jeszcze się doigrasz. Wróciliśmy do domu, to mój mąż grzeczniutki jak baranek był. Mówi do mnie, daj Halinka, a cię pobrusza, ty poczywaj. No a ja już myślałam, że się nigdy nie doczekam. No ale skądże w nim taka zmiana? Myślę sobie. Potem się dowiedziałam. Teściowa miała przyjść z odwiedziny. Chciał mnie udobruchać, abym żadnego słówka nie pisnęła o jego wybrykach. To sobie myślę, ty draniu, doigrałeś się. Spakowałam walizki i zostawiłam liścik z taką oto wiadomością. Kochany mężu,
mojej nieobecności dasz sobie radę z praniem i gotowaniem. Tylko pamiętaj, tamto białe to pralka, a to w głębi brązowe to kuchenka. Tylko matko, nie pomyl, bo byś się narobił na letników ze skarpetkami. Miesiąc mi nie było, pojechałam do przyjaciółki. No i teraz to Zygmunt się inaczej zachowuje. O tej pory się boi, bo wie, że jeśli jeszcze raz coś takiego odstawi, a to ja nie ręczę za siebie. Teraz, jak tylko coś mi tak powie lub zrobi, to chodzi za mną i przeprasza. No a że ja zrozumiała jestem i cierpliwa, to mu zawsze wybaczam, no. Jak ja sobie przypomnę te stare czasy, jak chodziliśmy razem do kawiarni, na bankiety, tu mi kwiatka kupił, bombonierkę, do teatru mnie zabierał, na dancingi brał. No ale ja rozumiem, to taki kryzys wieku średniego. No, teraz tak sobie pomyślałam, że to za tydzień to walentynki są. Nic tylko siedzieć przy oknie i patrzeć się na miasto okryte różową mgłą. To tak. Wszędzie przytulone parki, dziewczyny z różami, miskami pod pachami i różowymi torebkami. No zobaczcie gdzie, nawet księżyc zrobi się różowy. O ja biedna. No i ten Zygmunt, on mnie na pewno zapomni. Rok temu, a nie, rok temu to ja dostałam, tak, rok temu dostałam od niego na walentynki garnek. Ukradł go od sąsiadki. Mówię państwu, miałam tak przerąbane, afera to normalnie w całym bloku była. No ale ostatnio to ja tak sobie marzę. Marzę sobie, że Zygmunt to może mi na te walentynki kupi robota kuchennego. Takiego wiecie państwo, co tej kroi miesza i w ogóle cuda robi. No ale co tam ja sobie tak marzę, jak on na pewno w ogóle on o mnie zapomni. Wyszłam za kompletnego sknerę. No a w ogóle to my mieszkamy obok takiego państwa bliźniaków. No ja ostatnio sobie leżę, już prawie zasypiam, a tu nagle słyszę ze ściany jakieś dziwne odgłosy dobiegają. Takie dziwne szuranie i skrzypienie. No i jak państwo się domyślacie, co tam się mogło dziać? No ja sobie pomyślałam, że ta bliźniakowa to ona pewnie temu swojemu mężowi nie daje, no. Dobrego obiadu. No, no ale ja kompletnie nie wiem, co ten chłop widzi w tej babie. No ale no, każda potwora znajdzie swojego amatora. Oj, ja się tu rozgadałam, a tu zaraz pewnie przyjdzie pan i władca, to mi da popalić. A żebym ja choć raz nie spróbowałam podać kolację w tym samym momencie, kiedy on stał